Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was już do następnego odcinka z gierki Game Dev Tycoon. Poprzedni odcinek był dosyć średni, nie udało nam się zrobić żadnego hitu i tak jak mówiłem, troszeczkę sobie po nim pograłem, minęło nam trochę lat, nie powiem, jednak jeśli chodzi o historię gry, ja zrobiłem sobie Outlasta, lochy, akcja, wiem, że to jest horror, ale ja zrobiłem akcję, bo był taki trend, zrobiłem 7 milionów, potem zrobiłem gierkę Clash jak Rubik, na której straciłem 100 tysięcy, potem zrobiłem gaz do dechy, symulację, żeby zarobić 700 tysięcy, potem zrobiłem dawać hajs, bo będziecie się bać i za dużo straciłem i Time Travel, na którym zarobiłem również 3 miliony. Tak więc troszeczkę pograłem, bardzo dużo zrobiłem w badaniach, odblokowałem bardzo dużo rzeczy, mamy nowy silnik, mamy o wiele lepszych ludzi, mamy po 700 punktów już w większości ulepszeń, tak więc naprawdę oni dają tych punktów mnóstwo i z nowym silnikiem mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku zrobimy takie perełki. I uwierzcie mi, jak on tylko skończy te głupie szkolenie, lecimy robić nową gierkę i będzie ciekawie. Mam mało kasy, byłem już na minusie dosyć sporym, ale ta ostatnia gierka Outlast niby bardzo dużo nam zarobiła. Robimy teraz hit nad hitem. Zrobimy gierkę sportową. To będzie gierka casualowa. Chyba ostatnio... O nie, ostatnio nie robię żadnej casualówki, dobrze. I casualowe zrobi na play system i to będzie gierka biegaj 1. To jest gierka, w której musimy klikać sobie jakieś dwa przyciski i musimy biec jak najszybciej. I tylko tyle. Wymyśliłbym jakąś lepszą fabułę, ale nie chcę być, wiecie, taki niemiły dla kogoś. W każdym razie, dobra, biega jeden, sport casualowa, play system, Stilgar, mamy sobie, jesteśmy postacią, musimy spieszać od policji. O tak, pokrótce mówiąc, będzie. Zobaczymy, jak ta gra się przyjmie. Mamy tutaj dużo już kaw, tak więc oni będą dosyć sporo tych punktów nawalać. Zrobimy też gierka casualowa, czyli rozrywka na maksa, Edward McGillen 700. 698 designu, serio. On ma 700, więc jest dobrze. Silnik nie jest ważny. Rozrywka najważniejsza. Robimy tylko to, co jest najważniejsze i to zostawimy. Pan Drew musi ulepszenie, więc ty masz to coś, tą kawę. Nawalaj tymi punktami. Przed chwilą zrobiłem Outlast, on miał ponad 200 punktów designu. Wow, wow, what shit! Mamy 100... On miał 200 punktów designu po trzech z tych, a teraz mam po pierwszym to 31, what the fuck? Dobra, to nie jest ważne. Projekt poziomu jest najważniejszy i to jest właśnie design, czyli pan Edward musi wziąć sobie kawę. Sztuczna inteligencja nie... Edward, gdzie jest pan Edward? Szybko, tutaj. Bier kawę. Ale to będzie, dobra, moi drodzy, coś czuję, że to może być hit. Biegaj jeden. Najlepszy tytuł, jaki w życiu pewnie słyszeliście. I tak będzie. Jeśli odcinek się oczywiście spodoba, to nie zapomnijcie łapce w górę. Też 64 już będzie wycofane. Powstało już PlayStation 2, na który właśnie robimy gierkę, nawet zapomniałem wam o tym powiedzieć. I grafika. No niestety to muszę zrobić ja. Samo design, wszystko w designie siedzi, ja pierniczę. Shit, dobra, nie. Nie mogę tak robić, chociaż dobra, on może będzie... Nie może. Chyba trochę zdupiłem. No de facto ten dźwięk jest tutaj bardzo ważny, ale muszę mieć go troszeczkę więcej. Grafika, projekt świata, możemy... Nie, to jest bardzo ważny ten dźwięk. 80% musimy go mieć, nawet jeśli nie będziemy mieć... Dobra, trudno, ryzyk fizyk, to nie? Raz się dyskuje, raz się traci. I robimy ostatnie kawy. Na maksa, niech wszyscy tymi punktami dają. Nie chcę ryzykować z dużym stoiskiem, to jest 1,5 miliona, to jest bardzo dużo punktów, bardzo dużo pieniędzy, a ta gra, no, może się nie udać, więc ja wolę średnie stoisko mieć jeszcze ten milion zawsze do przodu. Zawsze może nam bank pożyczyć, ale mamy rekord w designie, mamy nowy temat, nowe połączenie. Chyba mamy również rekord w technologii, wow, ile punktów designu. Outlast miał ledwo 200 coś i był hitem, więc może teraz też się uda. Co, myślicie? Jak myślisz, Puszek? Na poprzednim odcinku byłeś taki głośny. Dobra, jest konwent, będziemy mieć rozgłos, to pewnie do 80 wzrośnie. Jakieś 150 tysięcy ludzi myślę, że będzie. Zobaczymy. Światło, dobrze światło. 170, fajnie, 1,7, okej. Bardzo dużo, wow, ile rozgłosu, dobra. I ostatni błąd naprawiony. Prawie 300 designu, prawie 200 technologii, będą rekordy. Myślę, że to będzie hit. To nowe połączenie, dobre zarządzanie. Dobra, poziomy mnie nie obchodzą. Mamy nowy silnik, nowe poziomy, dobra, tam walić. Tam muszę im więcej płacić, cieszę się bardzo, no. Dobra, ty zrób raport o grze teraz. Tutaj to nic nie robisz. Mamy 80 punktów, możemy ich albo szkolić, ale ja nie chcę ich szkolić. O, mamy już nowy silnik! Wow, jak szybko! To musimy chyba znowu jakiś nowy silnik stworzyć, ale to jeszcze nie teraz, myślę. Zobaczymy, jaki nowy temat. Mam bardzo dużo nowych tematów, sami zobaczcie, to wszystko to jest nowy temat. I nawet nie będę tutaj robił żadnych badań, tak mi się wydaje. Ja te punkty na razie zostawię. Recenzja biega jeden. Dobra. Hit czy shit? 6. Mam nadzieję, że będzie wyżej niż niżej. 5. Słabo. Dobra, musimy zrobić jakiegoś RPG, bo ja tu mam bardzo dużo ulepszeń.
w tym silniku do RPG-ów, a nie do casualówek, więc trochę źle to robiłem, przyznam się. Mogło być lepiej, szóstki, piątki, no, dojdziemy do przodu, ale to nie jest to, prawda? To nie jest jeszcze to. Zrobimy jakieś zlecenie, żeby nam się kawy tutaj odblokowały od nowa. Fanów zyskujemy, sprzedaż 75 tysięcy, zarobiliśmy milion pierwszy tydzień, więc jest nawet spoko, co nie? Nie jest źle, po prostu tyle, nie jest źle. Nie jest dobrze, ale może być lepiej. Nie jest dobrze, ale może być lepiej. Stilgar 2015, już widzę te komentarze, dobra. Dobra, niech te kawy się tylko zrobią. Mamy 113 punktów, kurde, badań, dużo strasznie, ale... Nie chcę ich szkolić, bo ty... nie chcę ci tego oglądać przecież. Tylko paski lecą do góry. Zrobimy jakieś nowe badania po tej gierce. Teraz robię RPG-a w średniowieczu. Moi drodzy, to musi... to będzie hit. Nie, ja się założę. Tylko niech im się jeszcze te kawy, bo to jest bardzo ważna ta kawa. Żeby ta kawa się zrobiła na maksa. Więc niech one sobie przelecą. Zrobimy wszystkie zlecenia, żeby się resetowały potem. I okej. Rina i Samuel. Dobra, nie wiem, czekajcie, jeszcze 5 sekund to im się odrobi. 3, 2, 1, dobra. Stwórz nową grę. Średnia. Dla wszystkich. Odblokowałem. I robimy RPG. To będzie się nazywało Mount and Blade 2015. Nie, dobra, Mount and Blade, po prostu. Zobaczymy, czy Mount and Blade będzie tutaj hitem. Zrobimy to na Play Systema, chociaż z miłą chęcią zrobimy bardziej to na PC-ta. Muszę kiedyś odblokować właśnie multiplatformowe gierki, to jest bardzo dobre. Bardzo, bardzo duża sprzedaż wtedy idzie. Dobra, te punkty na początku nie są ważne. Tak. Silnik usunąć. Rozrywka, niezaawansowane scenki, nieliniowa fabuła. Ja tak jak mówiłem, bardzo dużo tutaj rzeczy. Opowieści i zadania to jest design. Czyli Drew, ty to zrób i ty to zrób. I ty dostaniesz teraz takie ulepszenie, że będzie masakra. A ja może zrobię... Chociaż ty to zrób, bo jesteś taki najmniej. Drew. Gdzie jest ten Drew? Tam, u góry. O! Dobra. Kieszonkowy Nintendo. Hopsiup, masz ulepszenie. Zrobię rozruch za 200 tysięcy, bo nie mam więcej kasy, żeby wydawać. Średnio nam idzie. Szczerze mówiąc, kiedy grałem pierwszy raz w tą gierkę, miałem o wiele więcej hitów. Nie wiem, czy ja straciłem jakąś wyobraźnię, czy jak się nagrywa, to po prostu się gorzej gra. Dobra. Ten. Wywiad, proszę bardzo. Czego oczekujecie? Ryzykujemy? Ryzykujemy, zrobimy szum, moi drodzy widzowie. Jakby teraz jeszcze konwent G3 był, ale nie będzie. Punkty designu lecą masakrycznie, też widzę, że to będzie rekord. Okej, Nintendo GS. teraz tak, dialogi, czyli dobrze, ale to zrobi może Edward. Projekt poziomów, też robi Edward, bardzo dobrze. Sztuczna inteligencja nie jest ważna, dobra. Edward dostaje kawę. Hopsiup. Dobra, mamy rekord w designie, to już jest pewne. Wow, ktoś tu 10 punktów wrzucił. Masakra. 3 miliony zarobiło gierka Biega 1, więc jest dobrze. Jesteśmy na plusie i dosyć ostrym. Już mamy 300 punktów designu, a jesteśmy w drugim. Pięknie, dobra. Projekt świata i to ja muszę robić, no wtedy grafika i wszystko. Dźwięk nie jest ważny. No sorry, ale to mogę zrobić tylko te podstawowe dźwięki, chociaż czekajcie. Nie, dobra, podstawowe dźwięki. Projekt świata bardzo ważny, ja tam mówię, to mam sporo ulepszeń, grafika. No i wszyscy dostają ulepszenia na sam koniec. I wystarczy nam się tylko modlić, żeby to był wreszcie jakiś hit, moi drodzy widzowie. Prawie 400 designu, masakra. Będzie 400. Wow, ktoś tu znowu rzuci chyba 10 czy 12. Dobra, zaryzykowałem z tym wywiadem, zrobiłem szum. Jeśli będzie gra dobra, to ten wywiad mi bardzo pomoże. Jeśli gra będzie słaba, to ten wywiad mi zaszkodzi. Bo powiedziałem, że będzie szum, a będzie gra do dupy, no to wtedy nie jest dobrze logicznie, myślę. Ale mamy nowy temat, nowe połączenie, dobre zarządzanie. Tak jest. I bardzo dużo punktów designu. Nie no, to musi być dobre. Nie wierzę, jak to będzie shit normalnie. Nie gram już w tą grę normalnie, jak to będzie shit, no. O, aż kamerkę wyłączę. Dobra, recenzja. Kamerka włącza się, bo... Nie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Hit. Jest. Dobra, moi drodzy, zarobimy trochę. Wreszcie zarobimy trochę pieniędzy. No co za debil Game Hero na 7 mi daje, no. No i następne 7, dobra, nie znam was. Myślałem, że będą 9. Nawet miałem nadzieję, że będzie 10. Nie będę robił nowego silnika w tym odcinku. Ulepszymy może dźwięki, ulepszymy osiągnięcia, zrobimy minigierki. Tak, żeby już mieć potem na nowy silnik, który będzie wkrótce tak naprawdę. Wielogatunkowe, nie chcę tego robić, bo to jest strasznie masakra z tym. To trzeba ogarnąć bardzo mocno. Mount & Blade sprzedaż? Spoko, 150 tysięcy w pierwszym tygodniu, 2,5 tysiąca nowych fanów w jeden tydzień, bardzo fajnie. Opublikowałem jakiś czas temu w wywiadzie na wyłączność Tomuś, odważnie stwierdza, że gra Mount & Blade odniesie niesamowity sukces. Teraz gra jest na rynku, wniosek jest prosty, Tomuś pozytywnie wyraził się o grze i miał rację, bo ich tytuł otrzymał bardzo dobre oceny.
No i miało to właśnie pozytywny ten, tak? Bardzo spoko, i o to mi chodziło. Sequele, nie no, może jakiś nowy temat. Transport, no dobra, zrobimy, bo i tak nic nie mamy. Dobra, a czekaj, to ty też, bo i tak musimy poczekać na kawę, więc może jakiś nowy temat będzie ciekawy. Wampiry, okej, zrobimy, dla dorosłych. To jest bardzo trudne gry dla dorosłych, trudno się sprzedają, więc... Wow, patrzcie, jaka sprzedaż tutaj wskoczyła. Pięknie zarobi ta gierka z 5 milionów jak nic. No już chyba zarobiła 5 milionów. Ponad pół miliona już się sprzedało egzemplarzy, super. Ten jeszcze robi badania. Jakiś raport o grze możemy? Możemy, więc on niech robi raport, on badania. Poczekamy sobie. Oni właśnie akurat pójdą na urlop i robimy nową grę. Teraz myślę, bo mam fajne tematy i to może być którejże minuta. 11 nagrywania? Czemu ten czas tak szybko mija przy tej grze? Ja pierniczę. Ranking 20, top 20 gier, fajnie. Dobra. Jakie ja mam tematy nowe? Średniowiecze, UFO, podróże w czasie, detektyw. 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 Tylko z czym może się detektyw połączyć? Cholera jasna. Dobra, detektyw, moi drodzowie. To chyba nie... To chyba nie wymaga wyjaśnień, prawda? Czekajcie, to jest przygodowa, ja nie wiem jak przygodowe. Zrobimy na peceta, ja chcę coś na peceta, bo tak dawno nie robiłem, że... Mój najnowszy silnik, detektyw Izak. Izak zawsze zwycięża. Nie ma bata. Tylko to jest przygodówka, ja nie lubię przygodówek robić, ja nie mogę. Rozrywka... Dam im tylko samouczek, żeby się nauczyli jak się w to gra, bo Izak musi ich nauczyć. Dobra, pani Drew, masz ulepszenie. Znaczy pan. Tak jest pan. Jakiś rozgłosik za 200 tysięcy. Teraz powinien być konwent G3. Zaryzykuję może z największym konwentem. Największym rozgłosem. On powinien kiedyś teraz jakoś być, bo nie było go wcześniej. Punkty designu ponownie lecą cholernie w dużo. Mam dobrych tych designerów. Dialogi. Edward McGillen, okej, niech pójdzie. Projekt poziomów, niech będzie edytor. Nic więcej, bo to nie jest potrzebne. I Edward ma ulepszenie. Opsiu. Nie wiem, czy nie zaryzykować z tym największą kampanią. Ona ile kosztuje? 2 miliony. A! Zaryzykuję i zakufam tobie. Ona kosztuje 2 miliony i nie daje tak dużo. Ona tak jakby przez cały czas 22 punkty ktoś tu rzucił. On po 6 rzucał, on jest szalony. Mountain Blade 9 milionów zarobiło. Dobra, duże stoisko. Ryzyk fizyk, walimy 5 milionów w tą grę, byle coś zarobiła. To będzie trudne, żeby coś zarobić, ale dobra. Projekt świata i no, ja niestety to muszę zrobić. Dźwięk nie jest ważny. A reszta jest okej. Dobra, ostatnie ulepszenia, kabusie, dawać. Poczekam jeszcze na konwent, żeby nam dał rozgłosu milion. No, fajne te punkty. Jeszcze błędy, inwestycja. Bla, 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 jakiś womoba. To są Nigeryjczycy, którzy... To są oszuści, bo już to grałem, po prostu wiem. Jak im dasz te pieniądze, to oni ci je ukradną, zabiorą, no i tyle. Dobra, Steelcar Company, Detektyw Izak, największe stoisko, zaryzykujemy, powinno być chyba 200 tysięcy ludzi, jak nic na tym. Wow, 300. Dobra, dwa razy więcej niż się spodziewałem. Nie jesteśmy dalej w topce, ale to już wkrótce się zmieni, moi drodzy widzowie. Wkrótce będzie ciekawiej, dawać te błędy naprawiać. Koniec błędów, 419 designu, technologia. Nowy temat, nowe połączenie, dobre zarządzanie, same kolejne poziomy. To musi być hit, no kurde. Wow, ile mam nowych projektów badawczych, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wow. Aż zobaczę, co mogę zbadać. Grafika, okej. Wirtualna ekonomia, ulepszmy badania. Drzewko umiejętności, bardzo fajne. Recenzje. Izak, proszę. 8, jest dobrze. 9. I teraz pewnie 7 mi dadzą, tak jak tamte ciołki wcześniej. Ja bym chciał mieć 10 jakąś, no mówię, że 7 mi da i ten też mi da 7. To chyba jest jakiś system. No tak, właśnie, tak jak było. Dobra, badania. Ja już te robię nowe badania, żeby kiedy będziemy robić nową, po prostu, nowy silnik, to to już będzie masakrycznie wiele ulepszeń do tego wszystkiego. Ty stwórz raport, oni się tam męczą. Jak ze sprzedażą Izaka? Chyba będę na milion w tydzień, ale ja na niego dałem... O właśnie, widzicie? Na ostatnim czasie kilka firm padło ofiarą nigeryjskich oszustów. Milion znowu. No, będę na zero przy tej grze. Ale bardzo dużo fanów przy niej zdobyłem, więc się opłaca, co nie? Coś za coś. Straciłem 4,5 miliona na hype. No, ale mimo wszystko myślę, że się opłaca. Która jest minuta? 14.
To może jeszcze jakąś jedną gierkę dawać, szybko. Ja coś muszę zrobić ciekawego. Życie. The Simsy? Sorry, nie to. Symulacja. The Sims. Dobra, robimy The Sims. The Sims. The Sims. The Sims. Dobra, The Sims. Nie mam pomysłu w ogóle na nazwę. Jak można nie mieć pomysłu? Symulacja. Pecety. Najnowszy silnik. Robimy średnią, ale... Jednak nie ma na razie sensu aż tak bardzo hypować tych naszych gierek, tak bardzo marketingować. Sami zauważcie, ile ja zapłaciłem. 4,5 miliona, 5 milionów prawie na marketing. I to się nie zwróci, ja będę na zero. Bardzo dużo fanów mi przybyło, prawda, ale mimo wszystko sami wiecie jak to jest. Dobra, Samuel i Drew będą mieli ulepszenie. To nie jest ważne. O, Jezus, kawy nie ma, no ja pierniczę, zmaściłem to. Na marketing jest sens wydać tak 200 tysięcy i to jest wszystko tak de facto, co nie? Może jeszcze te 500 na tą małą kampanię i tyle. I koniec, koniec marketingu. Im więcej wydasz, tym więcej masz strat. Tym więcej musisz tak naprawdę zapłacić, co nie? Więc to nie, nie ma sensu. Okej, sztuczna inteligencja jest bardzo ważna, projekt poziomów też. Sztuczna inteligencja Rina. No tak, projekt poziomów to jest Edward. Okej. No i macie te ulepszenia swoje. Rozgłosu jest sporo, a patrzcie jak mało wydałem, co nie? Detektyw Izak, 500 000 sprzedaży będzie miało. Jest i ma. No, troszeczkę i tak mnie zawiodło. Mogło być lepiej. No, 500 000, fajnie, super. Tutaj punkty w designie średnie, ale za to w technologii dosyć sporo. Bo design dopiero teraz idzie do góry. Dźwięk, bardzo ważny. Projekt świata, nie jest ważny. Tomuś robi grafikę. No niestety, bo tak musi być, chociaż nie, no ona to powinna robić, no właśnie. Być lepsza. Irina robi dźwięk. Dźwięki to jest technologia, what? Nie, nie ma szans, dobra, tak. Dobra. Patrzcie jaki duży rozgłos, jak mało wydałem. W technologii chyba będziemy mieć rekord. To jest symulacja, więc technologia jest najważniejsza. Jest bardzo fajnie, dużo punktów badań, więc mogę coś ulepszyć. Detektyw Izak, wow, patrzcie, tutaj dom się sprzedał, co on tak tu zaszalał? Co to jest? Izak zwyciężył. Okej, troszeczkę błędy naprawcie i kończymy. Raz, dwa, raz, koniec. Detektyw Izak zarobił 7 milionów. No to naprzód jestem, na 6,5, no. Nowy temat, nowe połączenie, nowe poziomy, dobre zarządzanie, znowu jakieś mnóstwo odblokowań pewnie będziemy mieli. Dobra, ktoś mi się zarobić, tak. Wow, znowu milion rzeczy do zbadania. Jak ten nowy silnik, który zrobimy, to będzie, moi drodzy, już genialny, co nie? To mam tyle rzeczy już do ulepszenia. Wow. Po prostu wow. Podstawowa fizyka, o to jest bardzo ważne. Dobra, czekaj. Ty, panie, już. Jeszcze tydzień, dobra, teraz. Stwórz raport, aby szybko zróbcie jakieś zlecenie. Jakieś trudniejsze, żeby zdobyć. O, dobra, może dacie radę, nie wiem, czy dałem radę, ale... To jest takie, te Simsy to są tylko po to, żeby zarobić trochę groszy, tak więc... 8 pewnie będzie znowu 9 i 7,7. Dobra, jednak 7, no okej, ale jest takie dobrze. Zarobimy pieniążki, bo mało wydaliśmy na marketing, więc jest ok. Ty robić to, zdobyć badań dużo. Simsy, 40 tysięcy, 50 tysięcy, 50 tysięcy, o fajnie. 1000 fanów co tydzień, to jest bardzo spoko, już te fajne nam teraz rosną i uwierzcie mi, następny odcinek już będzie hicior gicior, naprawdę. I teraz tak, ty zrób jeszcze może jakieś badania, bo mamy tutaj fajną fizykę. I moi drodzy, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, wow, w drugim tygodniu więcej sprzedaży niż pierwszym, fajnie. I mam nadzieję, że ten odcinek wam się jak najbardziej podobał. Raport o grze, bardzo fajnie. Gierka się sprzedaje, będzie miała 300 tysięcy może sprzedaży, więc jest okej, wyszliśmy dosyć sporo naprzód i wreszcie jesteśmy na dobrej drodze do zwycięstwa. Moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się jak najbardziej podobał. Ja wam życzę miłego dnia. Nie zapomnijcie łapki w górę i trzymajcie się. Do następnego razu, cześć!